często w sumie, nie wiem, tam chociażby chodząc sobie po Facebooku, no po prostu napotaczam się na informacje, tak, że jakaś osoba chora na mukę nie żyje. No jest to za każdym razem smutne, kiedy okazuje się, że byłam z tą osobą kiedyś związana. Mam na imię Martyna, jestem dietetykiem i od 5 roku życia jestem zdiagnozowana jako osoba chora na mukowiscydozę. No i rzeczywiście teraz ta choroba jest odczuwalna. Odczuwam ją na co dzień i nie mam już takich chwil, że wydaje mi się, że jestem zdrowa, bo każdego dnia coś jest w zasadzie. Ja wiem, że na przykład kogoś może spotkać wypadek, coś się może stać i to życie skrócone, natomiast w mojej sytuacji na pewno tak się stanie, bo choroba na to wpływa bezpośrednio. Wiem dobrze, że muszę cieszyć się z tych małych rzeczy, z tego względu, że po prostu mam jakiś ograniczony czas.